Borderline. Ten występ ma na celu przybliżenie Wam programu, z którym nasi muzycy zaprezentują się w czasie europejskich mistrzostw Drum Corps, które rozpoczną się już za kilka dni, bo 30 września w holenderskiej miejscowości Dordrecht. Pozwólcie, że w imieniu orkiestry przywitam pana burmistrza gminy Gryfice, pana Andrzeja Szczygła wraz z małżonką, pana Stanisława Kołobczaka, dyrektora ZUK Gryfice, panią skarbnik gminy Gryfice, panią Jolantę Mazurek, pana prezesa TBS Gryfice, Łukasza Łudynowicza. Oczywiście witamy bardzo serdecznie radnych gminy Gryfice, sponsorów, partnerów orkiestry, rodziców, opiekunów oraz rodziny naszych artystów, a także Was, drodzy Państwo, którzy pomimo wolnej niedzieli postanowiliście spędzić ją właśnie tu, na stadionie Gryfickiej Sparty, gdzie będziemy mieli okazję już za chwilę zobaczyć występ naszych wspaniałych dzieciaków z Młodzieżowej Orkiestry Dęte i Red Swing Low. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do głównego występu, by podgrzać trochę atmosferę przed głównym występem, zapraszamy do obejrzenia i oklaskiwania sekcji perkusyjnej Flames Brothers.
Drodzy Państwo, jestem przekonany, że nikomu z Was nie trzeba przedstawiać dzisiejszych wykonawców. Jeśli jednak całkowicie, tak trochę przez przypadek, jeszcze o nich nie słyszeliście, pozwolę sobie powiedzieć o nich kilka zdań. Red Swing Low Gryfice to innowacyjny zespół muzyków i tancerzy z województwa zachodniopomorskiego, który jako jeden z pierwszych w Polsce prezentuje w bardzo popularną w Europie i świecie formę marching bandu. Sam zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy burmistrza gminy pana Andrzeja Szczygła i działa do tej pory w Gryfickim Domu Kultury. Od początku istnienia orkiestrę prowadzi pan Krzysztof Malicki, kapelmistrz. Na przestrzeni wielu lat działalności Red Swing Low brało udział w wielu międzynarodowych konkursach, przeglądach, a także spotkaniach. To tyle, jeśli chodzi o historię zespołu. Pora bowiem, by muzyka i taniec przemówiły. Zanim jednak to nastąpi, pan Krzysztof Malicki, szef dzisiejszego zamieszania, zdradził mi, że orkiestra, że miała pewność, że na pewno dobrze się nastroili i rozegrali, przed clou dzisiejszego występu wykonają dla Was dwa krótkie utwory.